Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku InFact TV. Faktury elektroniczne? Tak, taka forma dokumentu to przyszłość. Co to takiego? Czym się charakteryzuje? I czy warto zainwestować w zmianę sposobu dokumentowania operacji z papierowej na nowocześniejszą, elektroniczną? Przez fakturę elektroniczną rozumie się fakturę wystawioną i otrzymaną w dowolnym formacie elektronicznym. Poprawnie wystawiona e-faktura musi spełnić trzy warunki. Po pierwsze, autentyczność pochodzenia. Faktura nie pozostawia wątpliwości co do tego, kto jest jej wystawcą. Po drugie, integralność treści. Zapewnienie dokumentowi takiej formy, która nie pozwoli na zmienienie zawartych danych. I po trzecie, czytelność, czyli klarowne przedstawienie wszystkich informacji. Faktura pozostaje fakturą niezależnie od tego, czy wystawiamy ją elektronicznie, czy też tradycyjnie. W związku z tym na fakturze elektronicznej muszą znaleźć się takie same dane, jak na standardowym dokumencie. Fakturą elektroniczną może być dokument w formacie PDF, skan przesłany elektronicznie, czy faks otrzymany drogą elektroniczną. Można wystawić je zarówno w walucie polskiej, jak i obcej. Ważne, by pamiętać, że VAT zawsze podajemy w złotówkach. Termin wystawiania jest taki sam, jak dla faktur papierowych. Do 15 dnia po miesiącu, w którym wykonano usługę lub sprzedano towar. Przedsiębiorca, który chce wysłać e-fakturę, musi otrzymać zgodę od klienta na otrzymanie dokumentu w takiej formie. Nie jest istotne, czy zgoda ta zostanie przekazana ustnie, pisemnie czy elektronicznie. Przedsiębiorca musi mieć jednak pewność, że wysłana przez niego e-faktura zostanie odebrana, zaakceptowana w takiej formie i opłacona. Za taką zgodę, tak zwaną zgodę domniemaną, przyjmujemy fakt opłacenia e-faktury przez kontrahenta. Zalety? Oszczędność czasu. Dzięki wygodnym programom do fakturowania, wystawienie dokumentu oraz dostarczenie go do kontrahenta zajmuje tylko chwilę. Oszczędność pracy. Faktury nie trzeba wypełniać ręcznie, ani wysyłać tradycyjną pocztą. Sprawne działanie. Faktura trafia od razu do klienta, dzięki czemu może zostać szybciej opłacona. No i oczywiście ochrona środowiska. Nie drukujemy zbędnych dokumentów, ponieważ wszystko odbywa się elektronicznie. Jak wygląda przechowywanie? Trzeba zadbać o to, by dokumenty były odpowiednio posegregowane w plikach na okresy rozliczeniowe i były łatwo dostępne w razie kontroli Urzędu Skarbowego. E-faktury przechowuje się przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin płatności podatku. Zapraszam wszystkich do subskrybowania naszego kanału, jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej na ten temat. Do zobaczenia!